Dobrze, a więc tak, pierwsza część wykładu będzie bardziej teoretyczna i będzie więcej podstaw, więc jeśli ktoś już to zna, to można iść spać, ja powiem, kiedy trzeba się obudzić. W każdym razie pierwsza rzecz, o której chciałam wspomnieć, to dlaczego w ogóle taki temat? Ponieważ na temat protekcjonizmu już napisano bardzo wiele i generalnie temat przez wiele stuleci się przejawiał. Jednak chciałam do niego wrócić. Zwłaszcza ponieważ szczególnie po ostatnim kryzysie nastąpił wzrost nastrojów protekcjonistycznych, czego przejawem jest to, że na przykład obecnie wskaźnik regulacji zaostrzających warunki handlu w porównaniu do liberalizujących wynosi mniej więcej 3:1. W związku z czym tendencje się odwracają i dlatego warto wspomnieć, może jeszcze raz przedłożyć, dlaczego protekcjonizm gospodarczy jest niezwykle szkodliwy i to właśnie nie tylko dla partnerów handlowych danego państwa, ale także dla państwa, które wprowadza bariery celne. I pokrótce też potem na wykładzie przedstawię to na przykładzie ostatniej wojny celnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Bo obecnie nawet ekonomiści, mimo że jest pewien konsensus ekonomiczny co do tego, że protekcjonizm jest szkodliwy, jednak są odmienne opinie w kwestii tego na przykład, że protekcjonizm pomoże zapobiec powstaniu cyklu koniunkturalnego w danym państwie. Lub na przykład pomoże uwolnić się od słynnej pułapki płynności. W związku z czym te tezy też postaram się potem tutaj obalić. Dobrze, to żeby zacząć od samego początku. Bardzo często się mówi w kontekście protekcjonizmu o tym, że jest to powrót do idei merkantylistycznych. W związku z czym na początek może wytłumaczę, czym ten merkantylizm w zasadzie jest. Na slajdzie są głównie przedstawiciele i założenie bez tezy, ponieważ głównie z tego założenia wychodzą wszelkie absurdalne wnioski związane właśnie z merkantylizmem. Mianowicie założenie, że całość bogactwa świata jest określona. Co w związku z tym postulowali merkantyliści? Skoro całość bogactwa jest ograniczona, jedynym sposobem, który państwo może wzbogacić się, jest handel z innymi państwami. Z tym, że forsowano dodatni bilans handlowy. To oznacza, że chciano, by państwo eksportowało więcej niż importowało, bo ta nadwyżka eksportu nad importem wiązała się z zwiększonymi zasobami kruszcu. Był generalnie takie przekonanie, że o bogactwie narodu stanowi zasób jego kruszcu. Co prawda późniejsi merkantyliści już byli przeciwni tym założeniom, zobaczyli ich błędy. Jednakże typowym dla merkantylizmu było też to, że celem powinna być produkcja, a nie konsumpcja. Na pierwszy rzut oka nie brzmi to podejrzanie, w końcu żeby coś skonsumować trzeba to wyprodukować. Jednak merkantyliści doszli do takich absurdów, że na przykład postulowali wręcz głodowe pensje. Ponieważ jeśli zapłacimy pracownikom więcej, oni będą chcieli mniej czasu poświęcać na pracę, a w związku z tym gospodarka mniej się wzbogaci, bo oni mniej pracują. I inne tego typu tezy. Co warto wspomnieć, na przykład Keynes, dosyć powiedzmy wykładany często na uniwersytetach, też w części pochwalał niektóre pomysły merkantylizmu. Na przykład to, żeby stymulować gospodarkę przez wzrost ilości pieniądza. Co prawda już w innym standardzie, bo tutaj mówimy raczej o walutach płynnych lub na przykład dewizach złotych, jak w tamtym okresie. A w czasach merkantylistów mieliśmy do czynienia jeszcze z czystym standardem złota. Znaczy nie było, wszystkie waluty były oparte po prostu na danej ilości pieniądza. W związku z czym były też wymienialne między sobą. Dobrze, to przejdźmy dalej. Ktoś wie, co to za pan? Otóż tutaj widzimy Davida Ricardo. Generalnie sformułował on pewne prawo, które w pewien sposób głównie obala tę ideę merkantylizmu, mianowicie prawo przewagi komparatywnej. Co śmieszniejsze, tak naprawdę wynalazł je Robert Torrens, ale spopularyzował je Ricardo, w związku z czym teraz jest utożsamiony tylko i wyłącznie z jego nazwiskiem. I początkowo właśnie Torrens opowiada, co ciekawsze, tłumaczył prawo przewagi, a raczej kosztów komparatywnych na przykładzie handlu zbożem Anglii z Polską. Ricardo sformułował
swoje prawo w 1817, raczej spopularyzował. I chciał wyjaśnić, dlaczego państwa w ogóle angażują się w handel, a raczej handel na poziomie tym międzynarodowym. Wcześniej panowała taka doktryna, że żeby handel był obustronnie korzystny, po prostu państwo musi mieć absolutną przewagę w produkcji danego dobra. Innymi słowy, jeśli Anglia produkuje 100 butelek wina i nie wiem, 30 par butów, a Francja 80 i 20, to znaczy, że Anglia powinna produkować, a Francja nic. Otóż Ricardo to obalił i doszedł do takiego kontrintuicyjnego wniosku, że nie musi wcale występować przewaga absolutna, wystarczy przewaga komparatywna. To znaczy, że opłaca nam się porównywać, produkować jakieś dobro w porównaniu do jego kosztu alternatywnego. Innymi słowy, jeśli mamy relatywną przewagę w produkcji jakiegoś dobra, to wystarczy, żeby wymiana z partnerem handlowym, który jest lepszy we wszystkim, była już dla nas korzystna i w związku z czym zwiększała tą sumę bogactwa w gospodarce. Co ciekawe, na przykład matematyk polski Stanisław Ulempe spytał Paula Samuelsona, jakie jest na przykład takie podstawowe prawo ekonomii, które nie jest banalne, ale jest też prawdziwe. I właśnie Samuelson tutaj podał przykład właśnie tego prawa przewagi komparatywnej, sformułowanego przez Torrensa, ale spopularyzowanego przez Ricardo. Innymi słowy, jeszcze taką kontrowersyjną dosyć tezą było to, kto bierze tą nadwyżkę powstałą właśnie z tej wymiany, ale to zależy od wielu czynników, więc nie będę teraz wchodzić. Jeśli chodzi o krytykę, to na przykład krytykowane było przez niektórych ekonomistów to, że to prawo niby wymaga dodatkowych założeń o istnieniu konkurencji doskonałych. Nie wymaga. To widać nawet na najprostszych przykładach. I na przykład, co ciekawsze, filozof Nassim Taleb generalnie podawał przykład tej ekonomizacji jako czegoś złego, że na przykład ekonomia może nie powinna dążyć do wykorzystywania tych wszystkich przewag, do ekonomizacji wszystkiego, ponieważ na przykład gdyby natura chciała, żeby ludzie tak robili, to na przykład ludzie powinni swoje gałki oczne wypożyczać na noc albo mieć tylko jedną nerkę, ale jednak mamy dwie. W związku z czym no to może być źródłem takich argumentów w postaci, że na przykład państwo powinno chronić swoje strategiczne gałęzie przemysłu, co było jednym z argumentów przy wprowadzaniu ceł dla Chin przez Stany Zjednoczone, o czym też właśnie będzie później. Ale generalnie wniosek z tego prawa powinien być taki, że przez eksport nadwyżek obie nacje stają się bogatsze. Więc podstawowe korzyści z stosowania, wykorzystywania przewagi komparatywnej to jest zmniejszenie kosztów produkcji dzięki specjalizacji. Ponieważ dzięki temu na przykład weźmy na to, że mamy uzdolnionego lekarza, który chciałby mieć wypielęgnowany ogródek. Mógłby to zrobić sam lepiej od swojego ogrodnika, jednak opłaca mu się bardziej zatrudnić ogrodnika, a przeznaczyć większą ilość pracy, na przykład na swoją praktykę. Dosyć ważnym argumentem jest zmniejszenie siły monopolowej rodzimych producentów. Szczególnie w takiej retoryce, że monopol jest szkodliwy. Co prawda tutaj należałoby umieścić taką gwiazdeczkę, że jednak nie każdy. W każdym razie przez to, że mamy większą konkurencyjność na rynku, otwierając się na obce rynki, na obce państwa, dzięki temu konsumenci mają przede wszystkim szerszy wachlarz produktów do wybrania, w związku z czym też, który lepiej odpowiada ich potrzebom. I co jest najważniejsze, to ten mechanizm oferuje uzyskiwanie nadwyżek nie tylko na poziomie właśnie osób, ale też firm oraz narodów. Ponieważ wyobraźmy sobie, że na przykład w Polsce każde województwo zaczyna wprowadzać swoje bariery celne, czy na przykład jakieś ograniczenia swobody przepływu kapitału. Na tym poziomie każdy z nas pewnie doszedłby do wniosku, że jest to dosyć absurdalne i nikomu się nie przysłuży. Ale jednak są pewne głosy na to, żeby wprowadzać to na poziomie narodów. Nie wiadomo czemu. W związku z tym, jako że jesteśmy na spotkaniu klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii, to jeszcze chciałam przedstawić parę takich kluczowych punktów, które wypowiadali przedstawiciele ASE. Na tym slajdzie są akurat głównie argumenty Rothbarda.
Przede wszystkim, jak zawsze, Austriacka Szkoła Ekonomii stawia na tą swobodę wyboru konsumenta, która nie powinna być ograniczona instytucjonalnie. Wolny rynek przyczynia się do upadku lokalnych monopoli, co już było też wcześniej wytłumaczone. I jeszcze taki typowo austriacki argument to, że tylko rynkowa cena może być uczciwa, ponieważ przy wszelkich interwencjach dochodzą jakieś dodatkowe opłaty, czy dochodzą dodatkowe manipulacje na rynku. W związku z tym już ta cena tego dobra jest zniekształcona. I teraz takim często powołanym argumentem za wprowadzeniem jakichś ograniczeń handlu jest to na przykład, że firmy ze Stanów będą wolały płacić więcej na przykład pracownikom z Singapuru, bo będą zarabiać dolara na godzinę, niż na przykład 30 dolarów pracownikowi z Ameryki. No to tak kluczowo jeszcze pokrótce powiem, z czego się to bierze. Mianowicie Austriacka Szkoła Ekonomii też stawia nacisk na produktywność kapitału. Innymi słowy, w jakichś właśnie krajach, na przykład w jakimś słabo rozwiniętym kraju może nie być dostępnej infrastruktury, może nie być dostępnego wyposażenia kapitałowego. Innymi słowy, każda zatrudniona osoba może wyprodukować mniejszą ilość produktu. Niekoniecznie wynika z różnic kwalifikacji. Może, ale nie musi. Jednak kluczową taką rzeczą jest to, jakie mamy dostępne wyposażenie kapitałowe. Coś wiąże się na przykład z inwestycjami zagranicznymi. I jeszcze najważniejszy argument, to, że wprowadzając takie bariery handlowe, załóżmy na to, że Polska zakazuje importu, nie wiem, jakiś kluczowy surowiec, albo na przykład nawet może być na przykładzie rolnictwa, że zakazuje importu żywności z wszystkich pozostałych państw świata. W związku z tym, co się dzieje, część zasobów w Polsce zostałaby przealokowana na to, żeby produkować jakby więcej żywności w związku z tym, ponieważ część na przykład popytu jest zaspokojona przez dobra z zagranicy, w związku z czym te zasoby zostałyby odciągnięte od bardziej produktywnych gałęzi, które wcześniej były zatrudnione. Na przykład jeszcze bardziej skrajny przypadek to wyobraźmy sobie, że wprowadzono ograniczenia handlu na poziomie Stanów Zjednoczonych i nagle Alaska musi wyprodukować sobie żywność na swoje wyżywienie. Byłoby to bardzo nieefektywne, byłoby to bardzo drogie i na pewno prowadziłyby do znacznego zubożenia tego regionu. Tutaj już argumenty bardziej sformułowane przez Misesa i Hayeka. Więc gospodarka ma charakter mechanizmu samoregulującego, w związku z tym wszelkie interwencje są na nim zbędne, bo tylko pogarszają sytuację. Tutaj Mises podnosił ważną kwestię odnośnie swobody przepływu kapitału, że kontrola przepływu kapitału uniemożliwia zmniejszenie strat dla posiadacza i przeniesienie ryzyka na podmioty, które chcą je zaakceptować. Wszelkie ograniczenie swobody przemieszczania się kapitału powoduje to, że czasami właśnie jesteśmy zmuszeni ponieść te straty. Na przykład nie możemy też wyprzedawać własnych aktywów, mimo że na przykład znaleźliby się kupcy chcący zaakceptować to ryzyko, którego my chcemy się pozbyć. Więc jest to też ograniczenie właśnie wymiany. I jeszcze ważnym argumentem jest to, że kiedy wprowadzamy ograniczenia odnośnie napływu kapitału z zagranicy, przede wszystkim też pozbawiamy się tej szansy na to, żeby gdy my będziemy jego potrzebować, to po prostu nie będziemy w stanie go pozyskać. W związku z tym na te ograniczenia. Dobrze, więc generalnie, jak już wspomniałam, istnieje pewien konsensus co do tego, że protekcjonizm jest jednak szkodliwy, co prawda z pewnymi wyjątkami, bo zawsze jest szkodliwy, ale jednak bardzo często partie polityczne jednak starają się czasami forsować te tezy. W związku z tym partie polityczne najczęściej będą dążyć do tego, żeby wprowadzić coś, co jest faworyzowane przez elektora. W związku z czym, jeśli w społeczeństwie panuje przekonanie, że na przykład wyprzedali nasze stocznia, to było nasze dziedzictwo narodowe i powinniśmy dalej kontynuować ich działalność. W związku z tym partie polityczne też będą do tego dążyć, żeby zaspokoić te żądania elektoratu. I co ciekawsze, najczęściej ten nacisk położony jest na produkcję przemysłową. I tą produkcję przemysłową można dotować na trzy sposoby. Subsydia. Są kosztowne, zmniejszają budżet, więc część
możesz zrealizować cel, są jednak społecznie akceptowalne. Ulgi podatkowe, które skutkują przede wszystkim też zmniejszeniem wpływów do budżetu oraz cła, które na pierwszy rzut oka mogą rząd nie kosztować w zasadzie nic, a wręcz zwiększyć wpływ z podatków, ale właśnie tylko pozornie. Jednak główne zdanie panujące wśród ekonomistów jest jednak takie, że tak naprawdę ekonomista, który forsowałby jakieś formy protekcjonizmu, jest tak powszechny jak lekarz, który chciałby leczyć przez pijawki. Takie zdania właśnie też padły. Jednak położenie nacisku na produkcję przemysłową może wynikać też z takiej chęci rywalizacji między państwami, jakimiś mierzalnymi wskaźnikami, więc to może być jeden z takich kluczowych argumentów. Jednak ciągle jest trochę zwolenników protekcjonizmu, tak samo jak z tym, że może jednak służyć niektórym celom, mimo że może długookresowo na przykład zmniejszyć PKB. Przede wszystkim utrwalenie wysokiej aktywności zawodowej społeczeństwa w kontekście braku konkurencji oraz ochrona miejsc pracy. To już jest głównie przebrzmiały argument. Drugi, zachowanie tożsamości kulturowej i homogeniczności społecznej. Nie leży na gruncie ekonomii, więc zależy, kto czemu przypisuje jakąś wartość. Tworzenie nowych własnych technologii może się skończyć tak jak w ZSRR, gdzie hodowanie naukowców w szklarniach. Najpopularniejszym jest ochrona nowo powstającego przemysłu. Jednak bardzo często pomija się właśnie ten aspekt, że chroniąc nasz przemysł, raz, że odciąga się właśnie te zasoby, dwa, że muszą zapłacić za to przede wszystkim konsumenci, którzy są zmuszeni kupować właśnie te produkty. I jeszcze pomija się ten aspekt, że tak naprawdę eksportując bardzo dużo dóbr, dostaniemy niezapłatę z jakąś walutą. Innymi słowy, my pozbywamy się dóbr, a dostajemy pieniądze, które równie dobrze mogą się okazać bezwartościowe lub przez różne względy. W związku z tym niekoniecznie to dążenie do tego dodatniego bilansu handlowego i rozwoju przemysłu, dążenie do zwiększenia eksportu może tutaj być korzystne. I jeszcze pozostałe argumenty, o których już właśnie wcześniej wspomniałam. Tak, jeśli chodzi o ten najważniejszy, głównie podnosił go właśnie Alexander Hamilton w 1972. No i kluczowe pytanie to jest, jak długo należy dotować ten raczkujący przemysł. Bo można go dotować 5 lat, można 10, można i 50. I nikt nigdy nie wytyczył jakiejś sztywnej granicy, kiedy to ma się skończyć. Co jest też właśnie kluczową pokusą do nadużyć na tym polu. I przede wszystkim najważniejsze, już podkreślane, to jest ta strata dla konsumenta i przewaga komparatywna. Innymi słowy, nawet jeśli będziemy chronić nasz przemysł, otaczać go szklaną kulą bez dostępu do świata, to najprawdopodobniej dostaniemy produkty gorsze niż moglibyśmy nabyć, ze względu między innymi na działanie przewagi komparatywnej. Najprawdopodobniej zużyjemy więcej zasobów, nawet jeśli tyle samo, to podstawowym zasobem, który zużyjemy w większej ilości, jest właśnie czas, który można by poświęcić na rozwijanie bardziej produktywnych gałęzi przemysłu. No i tutaj też w zasadzie sprowadza się do takiej ekstrapolacji, na przykład argumentu, co zrobić, gdyby wprowadzić to na poziomie województwa, czy nawet na mniejszej skali. W związku z tym może innym przykładem, który podaje się na obalenie tego argumentu, jest na przykład to, że wyobraźmy sobie, że pracujemy w jakiejś fabryce i nagle pracodawca wpada na pomysł, żeby opodatkować starszych pracowników z większym stażem i subsydiować zamiast tych młodych. Jest to pomysł absurdalny, tak samo jak ochrona właśnie nowych powstających przemysłu. I teraz można się powoli budzić. Generalnie chciałam przejść do właśnie otoczenia pokryzysowego, w którym te nastroje protekcjonistyczne się mocno wzrosły. Przede wszystkim wynikało to z tego, że kraje chciały uniknąć tego efektu zarażania. W związku z tym, jeśli nastąpił kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych i przeniósł się do Europy, to może warto by było to ograniczyć, bo może Europa miałaby się wtedy lepiej. Te argumenty zostały już też obalone w naszych pracach,
ponieważ okazuje się, że wprowadzanie ograniczeń handlu ma tak naprawdę procykliczny efekt. Czyli owszem, istnieje ryzyko, że zaimportujemy na przykład ten boom czy kryzys z zagranicy przez to, że mamy swobodny przepływ kapitału, ale jeszcze groźniejsze jest wprowadzanie barier handlowych, ponieważ przede wszystkim wzrasta inflacja, w związku z czym wymaga to bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej, w związku z czym istnieje właśnie wtedy niebezpieczne ryzyko wybuchnięcia właśnie kolejnego kryzysu groźniejszego. I tutaj na wykresie możecie zobaczyć różne protekcjonistyczne środki przedsięwzięte głównie po kryzysie 2008, kiedy zaczęto się właśnie obawiać tego efektu zarażania i jego wpływu. W zasadzie część jest potem znoszona, ale ponad 80% przynajmniej tych wprowadzonych w tym czasie pozostaje dalej w mocy. Innymi słowy, to zjawisko się raczej nasila. I zobaczmy dalej. Więc przechodząc już do sumy historii najnowszej. Generalnie głównie wprowadzono cła. Bodźcem generalnie do wprowadzania ceł przez Stany Zjednoczone było to, żeby chronić to dziedzictwo narodowe, głównie stal, aluminium, inne produkty, na co Chiny oczywiście też odpowiedziały. I generalnie zostały wprowadzone 25% na stal i 10% na aluminium. Obecnie, jeśli chodzi o stan obecny, to te rozmowy są zawieszone. Nie wiadomo, czy będą dalsze przedsięwzięte środki, jednak są takie groźby. Przede wszystkim skutkuje to niepewność inwestycji, ponieważ jest taki przykład, że Chiny właśnie nałożyły cła na soję sprowadzoną ze Stanów i generalnie import ze Stanów Zjednoczonych został zastąpiony przez import soi z Brazylii. Jednak okazało się, że właśnie w Brazylii przeprowadzono te inwestycje na mniejszą skalę, ponieważ inwestorzy ciągle odczuwają niepewność, w związku z tym, że nie wiadomo, jak długo te cła się utrzymają, jaki będzie ich efekt, jak długo potrwają. W związku z tym, mimo że możliwe byłoby osiągnięcie większych nadwyżek przez zwiększenie inwestycji właśnie w rynek soi w Brazylii, nie chcą tego zrobić ze względu na to, jak wielka niepewność inwestycyjna się z tym wiąże. Motywem do wprowadzenia tych ceł właśnie były też zarzut nieuczciwej konkurencji wobec Chin, głównie interwencje na rynku walutowym i między innymi też subsydia dla ich przemysłu właśnie produkcji stali. Zarzut nieuczciwej konkurencji brzmi o tyle dziwnie, że generalnie przez osłabianie swojej waluty jedynie coś powoduje, że eksportuje się więcej realnych dóbr w zamian za właśnie bezwartość pieniędzy. W związku z czym w dłuższej mierze może to być właśnie szkodliwe dla kraju stosującego takie praktyki. I co najważniejsze, później właśnie to, że będzie stosowany wykres, najwięcej problemów spowodowanych przez te cła i ograniczenia handlu dotyczy międzynarodowych firm, które sprowadzają czynniki produkcji, więc nawet nie jest to działanie na etapie dóbr finalnych, tylko cła głównie dotyczą dóbr pośrednich, w związku z czym ciężko jest nawet zmierzyć skalę, w jaką dotknięta jest działalność firmy w ten sposób, ponieważ musi zorganizować inny łańcuch dostaw, całkowicie zmienić system produkcji. No i najważniejszym oczywiście skutkiem jest wzrost cen produktu. I teraz, żeby pokazać skalę tego efektu, czy przyniosło zamierzony efekt, tutaj chciałam pokazać, co się stało po wprowadzeniu tych ceł przez Stany Zjednoczone. Skąd zaczęły brać stal? Generalnie motywem mogło być to, żeby po prostu rozwinął się przemysł w Stanach Zjednoczonych. Jednak co się stało? 85% tego importu stali zostało przejęte przez firmy pochodzące z innych państw niż Chiny. Więc mimo, że to Chinom zarzucono właśnie tą nieuczciwą konkurencję i importowano, to dalej nie spowodowało to przekierowanie tej produkcji na rynek Stanów Zjednoczonych. Większość tego importu zostało właśnie przejęte przez inne państwa. 12% wciąż zostało importowane z Chin, mimo podwyższonych cen, a tylko 6% przejęły firmy pochodzące ze Stanów. W związku z czym pokazuje to w szczególności tą destrukcyjną politykę
I generalnie zamierzone efekty nie zostały też osiągnięte. Generalnie obecnie jest cła są nałożone na mniej więcej 250 miliardów, jeśli chodzi o chiński eksport. I jest to dosyć spory wolumen handlu, który obecnie wpływa na około 18 milionów. Ale generalnie najważniejsze jest też to, że przede wszystkim wpływa to też na partnerów handlowych. Mimo że to jest na przykład wojna celna Stanów z Chinami, to tak naprawdę dotyczy też wszystkich firm europejskich, które po prostu przejęły te zamówienia, które zmagają się z takimi też problemami, jak na przykład właśnie Brazylia przy imporcie soi. I tutaj generalnie, jak mówiłam, większość obrotu stanowią właśnie te dobra pośrednie i na nich generalnie został największy wzrost cen osiągnięty, co skutkuje tym, że przede wszystkim obrywają też firmy pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ płacą więcej za czynniki produkcji, w związku z czym też nie są, ich zdolność do efektywnego konkurowania mogła się jeszcze zmniejszyć po wprowadzeniu tych ceł, w związku z tym, że po prostu muszą płacić więcej przy produkcji danych dóbr. Inna sprawa, że jeszcze wrócę na moment do motywu właśnie deficytu handlowego i PKB. Generalnie tutaj regresja może jakaś jest, jeśli ktoś widzi, to jest ta zielona linia, ale generalnie jeśli by się już doszukiwać jakiejś statystycznej zależności, to w zasadzie wraz ze wzrostem deficytu handlowego można się spodziewać wzrostu PKB. W związku z tym, mimo że dane statystyczne nie stanowią dowodu, to jednak jako argument ich zwolenników tutaj też nie ma poparcia w rzeczywistości, ponieważ tak naprawdę argumenty popierające właśnie to, że deficyt handlowy jest w zasadzie czymś szkodliwym, nie znajdują też obrazu w rzeczywistości. Generalnie jeśli chodzi o przyszłość, to Międzynarodowy Fundusz Walutowy w szczególności właśnie analizował te globalne skutki protekcjonizmu i uznał je za na tyle wysokie zagrożenie, że na przykład w ostatnim czasie zrewidował swoje prognozy dotyczące wzrostu, dotyczące wzrostu produkcji na rok 2019 właśnie z 3,7 do 3,5% i wymieniał jako jedno z największych zagrożeń nadchodzących lat. Tak jak już wspomniałam, tutaj protekcjonizm może być powodem powstania cyklu koniunkturalnego. W związku z tym efektem, jaki imputuje na właśnie politykę monetarną, która jest prowadzona i wzrost kosztów producentów. W związku z tym jest to przede wszystkim silny bodziec do inflacji. Tutaj można zobaczyć właśnie skalę obrotu. Co prawda kończy się to właśnie dopiero na 2014, ale widać, że tak naprawdę głównie w obrocie na świecie i większość obrotów stanowią te dobra pośrednie, a nie dobra finalne, jakby się mogło zdawać. W związku z tym wprowadzając wszelkie ograniczenia, szczególnie na właśnie taki czynnik produkcji jak właśnie stal, czy podstawowe właśnie surowce, dotkną w głównej mierze też firmy rodzimego pochodzenia. I jeszcze słynny w polskiej części polityki na przykład argument dotyczący obcego kapitału, który wykorzystuje nas i eksportuje zyski za granicę. Oczywiście część zysków jest z powrotem reinwestowana w kraju, z którego pochodzą, ale część zysków jest też eksportowana za granicę. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te zyski tak naprawdę są niejako zwrotem z tych inwestycji. W związku z tym możemy sobie wyobrazić analogiczną sytuację, gdy zamiast finansować się kapitałem z zagranicy, przedsiębiorca bierze pożyczkę, od której musi płacić odsetki. I to jest po prostu zapłatą za korzystanie z wypożyczonego kapitału. W związku z tym nie ma nic moralnie nagannego z tym, że te zyski są na przykład eksportowane. Przede wszystkim taki napływ kapitału powoduje też wykorzystanie nowego know-how i technologii. W związku z tym nawet też rodzimi przedsiębiorcy
mogą z tego korzystać. Po pierwsze, dlatego, że mam lepiej wyszkolonych pracowników, możemy wykorzystywać nowsze technologie. I najważniejszy kolejny argument jest taki, że przede wszystkim zagraniczne firmy pomagają zwiększyć rynkowe płace. Po pierwsze, z tego względu, że podbijają, że muszą też rywalizować o pracownika, w związku z tym podbijają stawki na rynku. I dlatego również rodzime firmy muszą zwiększyć płace, jeśli chcą zachęcić pracownika do przejścia do nich. I tutaj najlepiej widać na danych z NBP, o ile widać gdzieś dalej, stawki płac najwyżej są oczywiście firmy zagraniczne i generalnie krajowe firmy są w stanie mniej zapłacić za wykwalifikowanego pracownika. W związku z tym wszelkie oburzenie się na napływ tego kapitału wiąże się z tym, że nasze płace by spadły, gdybyśmy ograniczyli jego wpływ lub nie moglibyśmy znaleźć tak korzystnej oferty pracy. I generalnie, jeśli chodzi o protekcjonizm, to co prawda były dowody na jego skuteczność, głównie przed II wojną światową. Na ile solidny, to już do tego się nie odnoszę, ale jeśli chodzi o XXI wiek, to już jest jednoznacznie przez wszystkie największe instytucje jest zgoda na ten temat, że takie praktyki są po prostu szkodliwe. Więc jedyne różnice zdań występują tak naprawdę na poziomie raz społeczeństwa, a dwa, że ewentualnych rządów, z czym wiąże się właśnie narastające zagrożenie. I to by było na tyle. Czy są jakieś pytania? To może ja od razu się spytam do tego, co padło na samym końcu. Czyli a propos tych argumentów, które miałyby świadczyć ze skutecznością protekcjonizmu. Co miałeś na myśli? Tak, przede wszystkim to, co padło na początku, że generalnie protekcjonizm może mieć efekt antycykliczny, w związku z tym, że przestajemy właśnie importować te efekty cyklu koniunkturalnego z zagranicy. I to był taki podstawowy argument, i którym też teraz posługują się właśnie rządy przy forsowaniu tego. Był taki artykuł ekonomisty Premier Obertsa i to on się nazywał Second Thoughts on Free Trade. I on w tym artykule tam zastanawiał się właśnie nad tym wolnym handlem w dzisiejszym świecie i on zgadzał się oczywiście z tą zasadą przewagi komparatywnej Ricardo, ale stwierdzał, że w dzisiejszym świecie, w którym występuje taka łatwość, taniość przenoszenia czynników produkcji z kraju do kraju, gdzie mamy wielkie korporacje i tak dalej, gospodarką światową rządzi teoria przewagi absolutnej. I właśnie to prowadzi do tego, że te kraje, gdzie jest tańsza siła robocza, tam po prostu są przenoszone są czynniki produkcji i te kraje tracą, a te kraje bogatsze właśnie zyskują pieniądze. Jak Pani odparła ten argument? To znaczy tak, po pierwsze, gdyby rzeczywiście to też prawo działało w charakterze absolutnym, to przede wszystkim mielibyśmy do czynienia po pierwsze z migracją na dużą skalę kapitału chociażby do krajów trzeciego świata, czy właśnie do tańszych krajów Azji. I mielibyśmy do czynienia ze spadkiem płac w krajach rozwiniętych, co nie ma miejsca, ponieważ płace tam generalnie stale rosną. W związku z czym raczej ciężko stwierdzić, czy to jest argument na poparcie tego, że rządzi przewaga absolutna, ponieważ po pierwsze argument przewagi komparatywnej był sformułowany dedukcyjnie. Więc pierwsza rzecz to taka, że statystyki są pomocne, ja tutaj pokazywałam dużo wykresów, jednak z reguły służą one głównie do tego, żeby pokazać, czy jakichś czynników jeszcze nie ujęliśmy. A tutaj jednak jest właśnie sporo takich dowodów na przeciwwagę tych czynników. Z jednej strony jest to ciągle przewaga komparatywna, jednak po pierwsze kraje przenosząc produkcję raz musiałyby mieć zapewnioną dobrą infrastrukturę. Na przykład transport zdecydowanie można powiedzieć, że jest bardziej rozwinięty w takich krajach właśnie jak Stany Zjednoczone czy Europa, w związku z czym przeniesienie produkcji do innych krajów może się wiązać z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Po drugie jest odpowiednio przeszkolony personel,
Dostęp do edukacji jest też zdecydowanie lepszy, w związku z czym wykorzystanie kapitału i w szczególności wykwalifikowanej siły roboczej może być bardziej właśnie efektywne w tych krajach z wysokimi stawkami płac. Ja bym jeszcze tutaj dodał, że przewaga komparatywna będzie, będzie funkcjonowała zawsze, nawet jeżeli byśmy zredukowali koszty przenoszenia kapitału do zera. I że ona się odnosi do bardzo prostej zasady, że nie jesteśmy w stanie wykonywać wszystkich czynności naraz. I w związku z tym po prostu musimy się skupić na jakiejś, na wykonywaniu jednego procesu produkcyjnego, w którym jesteśmy najlepsi. Niezależnie od tego, czy koszty zmian takich procesów produkcji byłyby nawet zerowe, nawet właśnie w takim wariancie zerowych kosztów zmian procesów produkcji, no to w dalszym ciągu my możemy się skupić tylko na jednym takim etapie w procesie produkcji. Płace rosną. Jak można odpowiedzieć na argument, że import pracowników z krajów o niższych stawkach powoduje jednak presję płacową na niższe stawki, tak? Jak tutaj, dlaczego tu protekcjonizm jest szkodliwy? Znaczy może przede wszystkim z reguły pierwszy przynajmniej napływ pracowników zagranicznych wiąże się z tymi niżej wykwalifikowanymi stanowiskami, a w krajach rozwiniętych generalnie raczej mamy do czynienia z niedoborem pracowników na takie stanowiska. To jest po pierwsze. Po drugie, większa imigracja bardzo często pomaga też nam zwiększyć ogólną produktywność tego, ile jesteśmy w stanie wyprodukować, w związku z czym może to też właśnie przysłużyć się krajowi, do którego napływają pracownicy z zagranicy. Jednak kluczowym jest przede wszystkim to, że właśnie tak jak wspomniałam o tym niżej wykwalifikowanych stanowiskach, generalnie jest na nie bardzo duże zapotrzebowanie, szczególnie na przykład w takich krajach jak Szwecja, Finlandia, gdzie nawet za proste czynności można dostać bardzo wysokie stawki, w związku z czym, że tych pracowników po prostu brakuje. I raczej tak zawsze będzie, mimo że są jakieś tam groźby odnośnie tego, że zostaniemy zastąpieni przez maszyny. To jest oczywiście wiele razy obalaną bzdurą, ponieważ po prostu zostanie przekierowana praca z jednych czynności na inne. Tak, czy są jeszcze jakieś pytania? Ostatnia szansa, żeby je zadać. Dobrze. Ja mogę jeszcze. Ja bym chciał się zapytać, czy i w jaki sposób właśnie ta wojna handlowa między Chinami i USA uderzyła w USA, ponieważ oprócz tego, że tam tylko 6% producentów stali zostało, zwiększyło się w USA, a resztę to i tak biorą z innych państw i 12% z Chin, to PKB im skoczyło, bezrobocie się zmniejszyło i tam jeszcze jakieś inne czynniki również im skoczyły pozytywne ekonomiczne, więc w jaki sposób to uderza w USA? Bo z tego, co tam czytałem, to bardziej dużo uderza w Chiny, które nie mają gdzie sprzedać po takich cenach swoich towarów, bo i takie muszą sprzedać, ale nie po takich cenach jak w USA. No tak, tutaj przede wszystkim jest oczywiście typowe dla ekonomii ceteris paribus, że powinniśmy się opierać też w dużej mierze na takich argumentach, z których widzimy jasne przesłanki i możemy prowadzić pewne konkluzje, bo na przykład mimo wprowadzenia szkodliwych praktyk, to PKB może ciągle wzrastać i tak naprawdę tak może być jeszcze przez długi czas. Jednak kluczowe jest to, że na przykład producenci mają wyższe koszty produkcji, ale i tak byli w stanie zwiększyć produktywność, więc to nie jest raczej argumentacja na zasadzie, że dzięki temu, że tak się stało, tylko argumentacja na zasadzie pomimo tego byli w stanie osiągnąć i tak rozwinąć w jakiś sposób swoją gospodarkę. To
To było w takim razie chyba ostatnie pytanie, chyba że ktoś komuś coś przyszło na myśl. Nie, dobrze. To w takim razie już nie będziemy dłużej tańczyli. Wykład okazał się faktycznie krótki, jak mówiłaś. Jak moje zawsze. Tak. To byłoby tyle. Na koniec bym Was prosił jeszcze o oklaski dla naszej.